Dlatego musicie ruszyć do przodu. Witam Was ponownie. Jestem na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Za moment ruszy marsz pamięci Wołyńskiej. I proszę Was, rozsuńcie się, żebyśmy mogli flagę rozwinąć 50-metrową. I z tym panelem od razu tak. Tak. Tam do tego przejścia. Na tym panelem ten drugi pan do przejścia. Są również z nami ludzie z Fundacji Wołyń Pamiętamy oraz wielu grup patriotycznych. Proszę Was, kochani, o udostępnianie, ponieważ jest to nowa strona. Cześć. No dobra, ale to w ogóle. No to dobra, coś tam wyszło. Prosimy Państwa za panel. Dobrze. Teraz ten drugi panel z Wrocławia. Przed panelem będzie szedł pan porucznik z Niemcem i dziewczyna, która będzie miała być niż dziś. Gdzie jest ta pani? Pan porucznik. Kochani, udostępniamy, już za moment rusza marsz pamięci Wołyńskiej. Upamiętnienia ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Pan porucznik jest, a ta pani jest tym. Jest ta? Troszkę dalej jest, jakby jakieś 5 minut. Dobrze, pan na początku. Czy ta pani ze zniczem proszona tutaj na początek? To jest ten baner z Wrocławia, tak? Nie, to jest baner obozu Wielkiej Polski. A ten baner z Wrocławia? Pani Kasiu? Dzień dobry. Dzień dobry. Wszędzie praktycznie, słuchajcie, te same twarze. Proszę o udostępnianie liczne, niech się niesie. Zapraszam Was do obserwowania tej nowej strony Rebel24TV. Thank you.
moja kolega i mój życzenie organizatora. A więc kochani, proszę o liczne udostępnianie transmisji. Dodajcie sobie nową stronę Rebel24TV do obserwowanych. Przepraszam. Dzień dobry. Przepraszam, pytali się o baner z Wrocławia, tam na przodzie. Że jaki? Pytali się, gdzie jest baner z Wrocławia z Fundacji Gołąb. Ale to jest, ja jestem z Opola. I to jest baner dlatego Fundacji? No to, bo tam na przodzie ten pan z mikrofonem, chyba organizator się pytał. A, pan Andrzej. Wołał przez mikrofon cały czas. No Andrzej, nie wie, że ja z Opola. To może warto podejść, bo chyba tam czekają na panią. Tak więc kochani, udostępniajcie, udostępniajcie. Niech się niesie po całym internecie, że są ludzie, którzy pamiętają, nie zapominają. Podejdźcie do flagi, zróbcie szyk, żeby flaga nie leżała na betonie. Jesteście Polakami, chyba się nie wstydzicie złapać flagi polskiej. Proszę was, podchodźcie do biało-czerwonej. Bo pan pytał przez mikrofon o panie o baner i panie Sławie. Lampkę, o lampkę. Są tam, tam jest ta pani. Już pani, tej pani też przekazałem, że pan ją szukał. Na razie nie ma. Śmiało, podchodźcie, flaga ma 50 metrów, naprawdę. Naprawdę trzeba wielu ludzi. A ja nie mogę nieść flagi, bo nie zrobię relacji wtedy. Podchodźcie do flagi. Tak więc proszę was o liczne udostępnianie transmisji. Zaraz ruszy marsz pamięci wołyńskiej. Cześć, cześć. Cześć, jak tam? Cześć. Dobrze. Dobrze. Co to się cieszę? Jak tam z kanałem? Do przodu wszystko idzie organicznie, pomału, musi iść. Podawać tutaj szybko, no bo ja lecę na crossfodzie na 6 kanałach, to zapowiedz sobie kanał, żeby ci ludzie lajkowali. Rebel 24 TV, jest to nowa strona od niedawna i tam się na razie musimy przerzucić, żeby wszystko funkcjonowało, tak więc Rebel 24 TV zapraszam. No. Ale oczywiście nie uciekajcie z tych transmisji, na których teraz jesteście. No, ale możecie też sobie dodać do obserwowanych. Ale mówię, ogólnie podawajcie wszystko do obserwowanych, bo my wszyscy robimy to samo, tą samą robotę i musicie mieć paką. I wszędzie nas ucinają. Tak jest, wszędzie nas ucinają. I podcinają. Więc, dokładnie, więc musicie mieć zasób kilku stron, żeby wiedzieć, co się dzieje. Dzień. Tak więc zaraz ruszy marsz. Czekam. Jaka musi zawinąć? Dobra. Niech pójdą na wieczór. Czekam.
My za wami. Teraz tutaj jest Fundacja Wołyń. Pamiętamy. Trzeba się tam przenieść. Tam jeszcze umarłam. Mówiłam. Tu boki. Okej, okay. Już się tam zaraz zbiorą i ruszą. Tak więc tu mamy jedną flagę. Tutaj druga flaga czeka. Zaraz również ruszy. Udostępniajcie proszę transmisję. Ja poczekam sobie tutaj, albo może jakoś się dostanę tam na czoło marszu. Jest chyba na rynku flaga. Prosimy do flagi więcej ludzi. To ja też stanę z drugiej strony, Anetko. Jeszcze jedno. O właśnie, coś tu Tak więc proszę Was o postawienie komentarza, reakcji, udostępnienie dalej materiału. Mogę Pana prosić? W ten sposób lepiej będzie się niósł materiał, aby zobaczyło go więcej osób. Szukam Pana organizatora. Czy myślę, że to najlepsze ujęcie? Zobaczymy. Wszystkie są będą najlepsze. Cześć Jowitka. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. 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 Witamy. Szczecin wita. A, dzień dobry, dzień dobry. Gdybyś poszedł i powiedział mówić, że na przykład mógłbyś zrobić.
Ruszajcie powoli! Uważajcie na gonicę! To jest dodatkowo niewygodne. A wiecie dlaczego? Trochę kalorii spala. Chcą pamiętać, że to jest ale dawaj ich wyrobę. Dzieciak, kobieta, pracę. Dobra. I 403, 401. Pana z aparatu niekoniecznie bym chciała wieczniać. O, teraz będzie ładne ujęcie. Pięknie. Do przodu. Chciałem uchwycić tego pana. Mogę baner zrobić, bo cały czas ciebie kręcę za mnie. Tak wygląda. Czemu cię unikasz? Nie chcę cię unikać, tylko chciałabym baner zobaczyć, a wszyscy na tych banerach. Zobaczysz nie raz. Tych banerów było mnóstwo wysłanych. Ale ja wiem, ale nie tutaj, nie tutaj, nie w tym momencie. A z widzami. A myślałam, że ze mną rozmawiasz, a widzisz? Poczułam się przez chwilę ważna. Ania, nie musisz się tutaj męczyć. Rozwiązałam twój problem. Ty jesteś niepoważna. Gdzie w tym momencie jesteś? Przyszłaś tu i wysyłasz komentarze. Jedź do swojego miasta, upamiętnij. Bo ja zrobiłam prawie już 1200, ponad już 1200 kilometrów. A ty? Oczywiście zachęcam Was do wsparcia Fundacji Wołyn Pamiętamy.
Ja tą fundację również wspieram osobiście i jeżeli wejdziecie na Facebooka, zobaczycie na tą stronę facebookową, zobaczycie wiele akcji Fundacji Wołyń. Tak więc poświęcają swój czas na różnego rodzaju akcje, organizacje, uczestnictwo w wydarzeniach, również takie akcje plakatowe, wlepkowe, na przykład naklejki na samochody rozsyłają w zasadzie do każdego zakątka Polski. Ja sama mam naklejkę na aucie z fundacji, bo pamiętamy, jakie plakaty, wlepki, koszulkę. Zawsze można swoją cegiełkę dołożyć w zamian za właśnie taką chociażby naklejkę, tak? Czy koszulkę, dzięki czemu można zamanifestować poglądy, tak? Pamięć. To, co teraz jest najistotniejsze, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy wiemy, jak chcą nas wyprać ze wszystkiego, zakrzywić historię, zagłuszyć, skrzywić, tak? Tak więc dobrze, że są jeszcze tacy ludzie, jak też tutaj i organizator, i fundacja, i wiele innych ugrupowań, które dzisiaj przybyło na marsz, nie byłabym w stanie nawet ich wszystkich wymienić. Tak więc każda jednostka, która tutaj dzisiaj przybyła, tworzy taką właśnie grupę i dzięki wszystkim, którzy dzisiaj są, było możliwe zorganizowanie tego wydarzenia. Tak na oko jeszcze nie wiem, zaraz wyda coś wyższego, tylko pojedę na coś wyższego i zaś policja do mnie podejdzie, że na czymś stoi, a nie wolno. Bo chciałabym z góry to nagrać i wam powiem na oko, ile może być. No w sumie mam na co wejść. Tak się wdrapię. Dobra, zdrapałam się. A! Zbrodni Stanisławie, zbrodni dokonane przez wojsko Ukrainy i powstańczej armii oraz ludność ukraińską na ponad 200 polskich mieszkańcach kolonii Stanisławu. Położone w powiecie włodzimierskim województwa wołyńskiego podczas tak zwanej rzezi wołyńskiej mamy naszą Anetkę. Już jest zastój, a ja nie będę wam mówiła, na czym ja stoję. Tutaj nam machają. Ktoś włączył wrogą krew, z tego co pamiętam. Właśnie nie wiem, czy to z mieszkania, czy z tłumu leci, ale... Thank you.
Cześć. Cześć. A już zdradziłeś, na czym stoję, nie? Na koszu. No, na koszu. A ja tego nie pokazywałam, tak sobie wskoczyłam tutaj. Zaraz zejdę. No i tu jest końcówka marszu, na moje oko jest 1000 osób. Na oko moje oczywiście, nie chcę nic zaniżyć. Po prostu też te dwie flagi długie, biało-czerwone, polskie flagi, polskie barwy. Też tak wydłużają tą trasę, prawda? Bo ludzie stoją po bokach i jednak ona zajmuje miejsce. To wydaje mi się, że jest 1000 osób. Tak więc proszę o udostępnianie transmisji. Coś zaczyna już deszczy kropić, ale to i tak zapowiadali burzę. Słabo, dzisiaj miało nas przyjechać więcej. Będzie. Krzyży to jest chyba świętego Aleksandra. Patrz, jaką dzisiaj flagę masz. Tak. Człowiekowi, kiedy o tym wszystkim myśli, ja mam się wracać z ich potomkami. Nikt, my Polacy musimy w serce bliskie historii o wolę nie ostawić. Nikt nie zapomni, rodziny małe dzieci, myślę o naszych drogach, kiedy to robisz, to przywracają się w drogę. Pogadza się z tymi, co mają banderę za Boga. I przestań mi gadać, trzeba w ludzkie życie za nic. I tak nigdy w życiu nie przeleje krwi za nich. Jak będzie trzeba, to przeleje kilku bronią naszych granic. Nigdy nie zgadzam się z Ukraińcami. Przepraszam, z jakiej pan telewizji jest? Doktor Sędzecki, Telewizja Narodowa. Aha, bo tak z twarzy widzę, że kojarzę, a chciałam znać nazwę, żeby potem sobie zaznaczyć. Nie, z twarzy, ale nie wiem. Rebel 24. I właśnie chciałam sobie tam dać obserwuj czy coś. Tak widzę, że pan jest. Właśnie pana z twarzy kojarzy, a do końca nie wiedziałam, skąd ten pan jest. Jeszcze sobie potem sprawdzę, bo kojarzyłam pana zupełnie skąd indziej, ale... Thank you.
I tak zaczął się dzień sądny. Mordowali starców młodych, mordowali dzieci małe, gdy powietrza jeszcze spały. I tak zaczął się dzień sądny. Mordowali starców młodych, mordowali dzieci małe, gdy powietrza. Później, kochani, jak się połączymy, bo pytacie o tego fala, to ja wam powiem, skąd ten fal może być. Jak sobie to sprawdzę i się upewnię, to wtedy. Wydaje mi się, że tego pana widziałam ostatni raz w Krakowie, jak był Dzień Flagi. Ale mogę się mylić. Czekały z tą nadzieją, że nie sięgnie ich siekiera. Bardzo tym się upajali, jak Polaków mordowali. Małe dzieci, matka w chłonie, jeszcze te nienarodzone. Bardzo tym się upajali, jak Polaków mordowali. Małe dzieci, matka w chłonie. Jeżeli zarząd to poprze, no to dobrze. A jeżeli zarząd tego nie poprze, no to... Ja, kochani, też sprawdzę jedną rzecz na drugim telefonie. Małe krępy? Który mały krępy? Dominik, weź to na nie. Małe krępy, że faszyści idą w nowym świecie, to się kładzie. Ona jest dzieci, ona może by miała jedno z porywanych. I tyle. Miałam cię na oku, a ty tutaj. A już się przestraszyłam. Zaczęłam się martwić od ciebie, że cię nie ma. Jestem, a ta muzyka, wiesz, leciała z przodu, to mówię, poczekam. A to z przodu jest, to i tak ona tutaj nie dociera, wiesz? No. Forma, jakby...
Thank you.
Wiecie co, tak po zastanowieniu się i teraz tak jak patrzę, to wydaje mi się, że jest więcej niż 1000 osób. Teraz tak się przyjrzałam i uważam, że jest ponad 1000 osób. Na oko oczywiście. Pachnę tym nie patę, bez skrupułów bity w klatę. Wierzyna, która zasila wtedy latem. Poznaj datę, kiedy na swe kolica. Rok 43. Mogą się nie ma ciele. Tym, co tam się wydarzyło. Odkrywane miejsce zwane zbiorową mogiłą. Thank you.
ja Rebel 24. Rebel, to sobie poszukam. Dobra. Niech pisze pani mi w Facebooka, czy www.rebel24.pl, czy na Facebooku Rebel. Ile ludzi może, bo pani staje i ogląda? No, wcześniej myślałam, że z 1000, ale teraz jest o wiele więcej. Tak, na oko oczywiście, bo ja nie znam dokładnej liczby, no. Yeah.
Polska! A jest Galina! Tu jest Polska! A jest Galina! Tu jest Polska! 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 A jest Galina! Tu jest Polska! A jest Galina! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! A nie Ukraina! Tu jest Polska! A nie Ukraina! Kochani, cały czas trwa relacja na żywo na Rebel 24 TV. Więc jeżeli chcecie zobaczyć całą relację, to zapraszam na Rebel 24 TV. Tutaj się z Wami łączę z drugiego telefonu, żeby też Wam tutaj pokazać, żeby doszło do jak największej liczby osób. Jest i nasza Anetka. Stefan Madera, po prostytutka Hitlera!
chce pan Bandera, to prostytutka Hitlera. Jak widzicie, kochani, jeszcze nie wszyscy Polacy zostali wykastrowani, tak więc jeszcze są ludzie, którzy powinni być przez was docenieni, że jeszcze się upominają, walczą, pamiętają i praktycznie w każdej ważnej sprawie są te same twarze. Doceniajcie je, żeby ich nie zabrakło. No już tak ogólnikowo wam mówię. Dzień dobry, Anetko. Ty to uwielbiasz mi w tą kamerę wchodzić. Ja ci może pokażę, czekaj. No możesz mi pokazać, nie ma problemu. Pozdrawiam wszystkich twoich widzów. Ja też ci pokażę. Ja dzisiaj niedobrze wyglądam, tak więc wie. No ale słuchaj, Rebel, powiedz mi. No? Możesz rozmawiać ze mną? No, wiesz co, na dwa telefony lecę, ale się rozłączę. No. Powiedz, dlaczego dzisiaj tu jesteś? No jak to dlaczego? Dlatego, że jeszcze są ludzie. To też mnie nagrywa, wiecie, już się czuję zestresowana. Jeszcze są ludzie, to są cały czas te same twarze praktycznie w każdej ważnej sprawie, którzy pamiętają, nie zapominają. Weźcie mnie tak osoczyliście, zobaczcie ile kamer. Którzy pamiętają, nie zapominają i walczą w każdej słusznej sprawie, tak? Poza tym moja rodzina również wyginęła na Wołyniu ze strony mojej mamy, dlatego też tutaj jestem. Ale no... Przepraszam. Ma pani tyłem, gdyby nie widziała pani. Przepraszam bardzo, mam nadzieję, że pani mnie nie zaresztuje teraz. Nie no, pani... Poczekaj, to na jesień. Na jesień. Ale ja po prostu... Jak namorniki, za namorniki nas będą ścigać, to wtedy będą nas zamykać. No. Tak więc... No widzicie, wiem, że... moją rodzinę prawie... też mordowano na Wołyniu. Powiem ci, że dowiedziałem się o tym tak naprawdę niedawno, bo... A to nie, ja od początku o tym wiedziałam. Ja nie wiedziałem, dopiero dwa lata temu się... Ja się interesuję swoimi akurat przodkami, powiem ci... Nie mam zainteresowania, tylko muszę bardziej o tym mówić. Ale moja ciocia bardzo często o tym mówiła, płakała, tak więc wspominała. Każde spotkanie rodzinne często o tym mówiła, dlatego... Dlatego po prostu, no, mi to bardzo tkwiło w pamięci, nie? Jako już takiej bardzo młodej dziewczynie, nastolatce. No z moją babcią nie miałam okazji porozmawiać, ponieważ moja babcia zmarła, jak ja miałam zaledwie prawie 6 lat, tak więc, no ale moja mama mi opowiadała historię rodziny, tak? Dlatego nie wyobrażam sobie, jaka teraz jest taka hojność z naszej strony i rozdawnictwo naszym kosztem. Czekaj, ja tutaj zakończę jedną relację. I rozdawnictwo naszym kosztem. Ja nie. Tak, bo się rozkojarzam, bo wiesz, dużo rzeczy naraz robię. A jestem zmęczona po dwóch dniach. Dlatego wiesz, dziwię się temu rozdawnictwu teraz, które się dzieje kosztem. No po prostu to jest rozbiór Polski, tak? Pod różnymi względami, bo to nie chodzi tylko teraz o tę sytuację, która jest, tylko w ogóle. W ogóle. Powiedz mi, jak myślisz, w przyszłym roku będzie jeszcze więcej patriotów Polaków, jak się budzą? Myślę, że są ludzie, którzy się nigdy już nie obudzą. Są też ludzie, którzy mają sumienia, ale dalej już nic nie zrobią. I myślę, że trzeba wspierać tak zwane VIP, tak wy, czyli ludzi, którzy tutaj są teraz z nami, którzy są często, pojawiają się w różnych miejscach, ich należy wspierać. Systemem, tak naprawdę. Po prostu ludzie, którzy są skazani na zagładę, trzeba na czym odejść i stawić się z powrotem.
pokoju. Zagłady w cudzysłowie, bo nie. Nie, to ci powiedziałeś, dlaczego? Ale się poprawiam, wiesz, z racji tego... To są ludzie, wszyscy, którzy tutaj nie wzięli udziału w eksperymencie medycznym. Wiesz o tym? Tak, wiem o tym. Aczkolwiek pewni ludzie z różnych... Wiesz co, może zejdźmy gdzieś na bok, bo mnie zaresztują dzisiaj do tego wchodzenia. Nie, bo ja też, wiesz, nagrywam, tak więc... ale dobrze, moi widzowie też sobie posłuchają. Wszyscy będą tak przez Rebel 24 poszkodowani dzisiaj. Wiesz, jak wpadniesz na policjanta, nic ci się nie stanie. No nie wiem. Wiesz, kiedyś policjant w Rudzie Śląskiej twierdził, że go uszkodziłam jego ciało parasolką, którą sam wszedł. I robił taki dym o tą parasolkę i się trzymał za głowę, że naprawdę prowokował sytuację, w której no, że niby doszło do jakiejś krzywdy, nie? Dobrze, dziękuję ci, już ci nie przeszkadzam. No wiesz co, no taka rozkojarzona, jestem też zmęczona i też wiadomo, to są emocje. Nie, może nie rozkojarzona, ale prawda jest taka, tak, jeżeli chodzi o widzów, to prawda jest taka, żeby doceniać tych ludzi, którzy tutaj są. Oczywiście. I są na większości wydarzeń, każdy ile jest w stanie, tak, jeździ, przybywa, uczestniczy, organizuje, pomaga. Nagłaśnia, różne są te cegiełki przykładane w naszej wolności, naszej historii Polski. Tak więc no, tych ludzi trzeba doceniać i o nich zadbać teraz, żeby oni nie zostali sami. Widzisz, to nie tylko ja, tylko że ty panek Supek, a ja panią policjantkę. Tak więc... No co ci powiem, no. Trzeba doceniać tych ludzi, taki mój apel, żeby dbać teraz o nich, bo zbaraniałe społeczeństwo idzie do kolejnej ciasnej zagrody i tak dokładnie. Już będzie, i nie? Wiesz, nie wiem, czy wiesz, to tak naprawdę większość tych ludzi chodzi w marszach tęczowych. Niestety, jest to młodzież, która jest deprawowana przez system, przez telewizję, przez takie chwyty kolorów. No. Jest to tragedia, jest ale to tragedia. Dużo tam, ale dużo tam z tych osób też się leczy psychicznie. No, tak, bo oni są tak wyzwoleni, że nie mogą robić wszystko. Oni się obudzą. Wszyscy won! Nie tylko jedna partia. Uważaj na te słupki, nic ci się nie stało? Taka musi być. Ale ja padłam w policjantkę, tak więc no, ty widziałaś, ty widziałeś to, a nagrałeś to? Wiesz co, Wiktoria nagrywała, a ja na dysku, może na dysku. Nie! Drogo! Ojczyzny! Śmierć! 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 Brawo! Ojczyzny! Woły pamiętamy, rejrzać się nie damy. To co jeszcze raz? Woły pamiętamy, rejrzać się nie damy. Ukraino! Żadnej Unii z 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 Ukraino!
Ukraina! Nie wygina! Ukraina! Nie wygina! Ryzać się nie damy! Wołyń pamiętamy! 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 Ryzać się nie damy! Śmierć! Ludom ojczyzny! Śmierć! 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 Ludom Polski! Śmierć! 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 Wrogom Polaków! Śmierć! 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 Ukraina! Okup pan Wołynia! 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 Wołyń! Wołyń! Pamiętamy! Pamiętamy! Żyć nie damy! Cała Polska!
I to samo ten banerek, dobrze? Ale jeszcze nic nie schodzi, nie jest. Proszę Państwa, nic nie podpalamy, nic nie składamy. Nie, nie, flagę ładnie złożyć, zgodnie jak na barwę, na biało-czerwoną barwę. Przystaje, ładnie ją złóżmy, nie zwijajmy tyle jak, tylko złóżmy, polską flagę składamy. Level 24. Również udostępniajcie materiał, niech się niesie dalej. Właśnie. Mówię, że pokocham. Czy już flaga jest godnie zwinięta, ta olbrzymia flaga? O, jeszcze idzie flaga. No dobrze, dobrze. Niech ktoś da mi sygnał, że ta flaga już jest zwinięta. Czy flaga już zwinięta? No to ja widzę. Rafał i Ukraińcy. Flaga, niech ktoś da sygnał, że flaga jest godnie zwinięta. Ja nie wiedziałam, że coś... Zwija się, cały czas flaga się zwija, się. Poczekamy na zwinięcie flagi i wszystkich zapraszam tutaj bliżej. Cześć kolegi. Śmiało, ja nie gryzę, podchodzimy bliżej, bo nie. Chodzi o to, żeby tam utrącić. Nie, mam dobrą pamięć. Ze mną też, tak? Albo to po fladze czasami nas mówią, nie? Ale to flaga to nie się nie będzie. Uwaga, proszę Państwa. Tak, ale to była brygada. Prosimy o podejście bliżej. Ten napis trzeci coś mi mówi. Odwiedziły nas w Poznaniu. Pamiętam i nie zapomnimy. Jabłka! Samochódca przemóc wzięła szablon i świat do wioski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Wisłę przejdzie wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz, Dąbrowski.
boskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Niech widzą Poznania, poświęcim za Boże, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już na ojciec do swej basi mówi zapłakany, słuchaj jego ponoć nasi, my ją karawany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Chwała Polsce! Pod czaszkiem nie zdejmujemy czaszki, panie sierżancie. Podniego pandarem zwycięży to. Sława Ukrainie! Jak ta kurwa wyjdzie? Tak jest! Poproszę teraz komendantkę Teresę. Tereszka! Jest tam. Tutaj jest. O! Za wszystkich pomordowanych w bestialski sposób na ziemi wołyńskiej odmówimy modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękujemy. Teresa, jak zwykle na wysokości zadania. To byśmy we siebie zrobili. A teraz, proszę Państwa, tak, to znaczy się troszeczkę kolejność zmieniła, bo teraz miało nastąpić złożenie wiązanki, zapalenie światełka pamięci, ale widzę, że wszystko jest pod kontrolą. Wieniec złożony, znicz się pali, a w związku z tym kontynuujemy dalej. Szanowni Państwo, w naszej kolumnie marszowej dzisiaj wszyscy Państwo widzieli, że była z nami szefowa Fundacji Wołyń Pamiętamy, pani Kasia Sokołowska, którą za chwilę tutaj, nie za chwilę, tylko już, zapraszam. Zapraszam panią Kasię dlatego, proszę Państwa, bo no, nie ukrywam, że frekwencja dzisiejszego marszu troszeczkę mnie zaskoczyła. Ale pani Kasia opowie, jak to się robi, bo od 2 lat prowadzi pewną akcję,
I to dzięki pani Kasi te marsze z roku na roku stają się coraz większe i trafiają do coraz większej ilości ludzi. Pani Kasiu, jak to pani robi? To znaczy tak, chyba urodziłam się, jestem urodzonym specjalistą do spraw marketingu, nie żartuję. To znaczy, jeśli chodzi o ten marsz i o frekwencję, rzeczywiście w jakiś sposób próbowałam zachęcić ludzi do udziału w tej szczytnej akcji pana Andrzeja. Mam nadzieję, że się troszeczkę przyczyniłam do tego, że właśnie jest tutaj więcej dzisiaj ludzi, z czego jestem naprawdę no, bardzo szczęśliwa. Poza tym no, chciałam jeszcze nadmienić o tej akcji, o której pan Andrzej wspomniał. Tak, od 2 lat prowadzę akcję plakatowania, wywieszania plakatów w całej Polsce. W zeszłym roku wysłałam do 350 osób 12 tysięcy plakatów, natomiast w tym roku to już jest 650 osób i 22 tysiące plakatów na dzień 11 lipca i 10 tysięcy plakatów na dzień 1 listopada. Ja jestem szczęśliwa i bardzo wam dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tej akcji, bo ja wierzę, że tylko my, tylko naszą pracą spowodujemy to, że ta prawda zostanie przekazana następnym pokoleniom. Na rząd, na władzę polskojęzyczną nie mamy co liczyć, na nikogo nie możemy liczyć, tylko na naszą pracę. Tylko oddolnie społecznie jesteśmy w stanie zmienić to, na co oni nas skazali. Skazali nas na ukrainizację i zapomnienie o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa, ale my na to nie pozwolimy. No ale to jeszcze nie wszystko, pani Kasiu, bo to jest tylko o akcji plakatowania. Rzeczywiście, to jest w sumie kilkadziesiąt tysięcy plakatów, ale 1/3 Polaków to są Polacy z kresowymi koszeniami. Pozostała reszta, no może parę procent mniej. Może kilka procent mniej, to są Polacy z korzeniami Rzeczpospolitej, sięgającą II Rzeczpospolitej, a więc poniekąd Polski kresowej. I to dotyczy nas wszystkich, czyli milionów, 30 milionów. Pani Kasia przed chwilą powiedziała, ja tak szybko sobie policzyłem, że tych plakatów jest ile? 22 tysiące. Ale razem. W sumie 32 tysiące. Pani Kasiu, jaki pani widzi patent na to, żeby 32 miliony, do 32 milionów te plakaty? No takie pytanie złośliwe, ale jest. To znaczy tak, na pewno bym sama nie poradziła sobie z wysyłką, bo do tej pory no, ja jestem sama w tej mojej fundacji i wysyłam sama, robię te wszystkie paczki do was. Natomiast w każdym bądź razie no ja nie poprzestanę na 32 tysiącach, to absolutnie moje nadzieje są po prostu większe. I ja tych nadziei nie upatruję tylko i wyłącznie w tych plakatach, również w jakichś innych działaniach, a więc w ulotkach. W tej chwili mam zamiar wejść we wlepki uświadamiające Ukraińców właśnie o ludobójstwie oraz o tak zwanej tej piosence, jak oni to mówią, ukraińskiej piosence wiejskiej Czerwonej Kalinie. Tak, Czerwona Kalina, czyli piosenka ukraińskich bandytów. Wcześniej oczywiście śpiewali ją strzelcy Siczowi, ale co o nich można dobrego powiedzieć? Przecież mordowali nasze dzieci we Lwowie w 1918. Już zacznijmy od tego, że to byli mordercy, którzy chcieli nam jeszcze przejąć Lwów z dnia na dzień. Oczywiście przejęli to ukraińscy bandyci, przede wszystkim, czyli przeważnie sąsiedzi, ukraińscy sąsiedzi Polaków. Przejęli tą piosenkę i z nią na ustach mordowali, wyrzynali swoich sąsiadów, swoje żony, swoich mężów, dzieci i tak dalej. I między innymi o tym też zamierzam uświadamiać, tak żebyśmy nie skończyli jak z Enejem, przy którym Poliniacy tańczą, śpiewają i po prostu są nieświadomi niczego, a Ukraińcy i polskojęzyczni nam się śmieją i plują nam w twarz, że tak to Polacy pamiętają o swojej historii. Dlatego na tych 32 tysiącach plakatów nie zamierzam poprzestać. Panie Andrzeju, ja nie mówię, że w następnym roku będą 32 miliony. Ja jeszcze nie zamierzam umierać. Ja jeszcze mam przed sobą życie. Uważam, że dopiero zaczynam życie. Ale pamiętajcie, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze nie wszystko. Jeszcze będzie jedna
bardzo ważna sprawa, bo ja dzisiaj po wysłuchaniu orędzia pana Andrzeja dowiedziałem się o jednej rzeczy, sobie zestawiłem te wszystkie fakty. Otóż na skwerze Wołyńskim padła liczba zamordowanych w wyniku ukraińskiego ludobójstwa Polaków. 8,5 tysiąca, szanowni państwo, 8, ale jednego dnia. Słuchajcie, co ja mówię. Tylko 11 lipca, 79 lat temu, zamordowano 8,5 tysiąca Polaków. A co się dzieje z wojną? Wojna, niby wojna, co to jest? Nie wiem. Tam idą nasze miliardy polskiego podatnika. Państwa, pana, pani, mojej emerytury. To są miliardy. Przez 4 miesiące, chyba tyle, bo ja nie oglądam polskojęzycznych mediów. Przez 4 miesiące tej wojny zginęło 1200, jak się ktoś podał. 1200 ludzi przez 4 miesiące. A tam w ciągu jednego dnia, 11 lipca 1943 roku, 8,5 tysiąca. Ktoś się odkleił od rzeczywistości. To jest moja opinia i tej opinii nie zmienię. Ktoś po prostu się zatracił w tym ogólnopolskim amoku i całej wszechogarniającej nas sinizny, którą żeśmy widzieli idąc tutaj wystawioną w oknie. Pani Kasia czas jakiś temu w miejsce takiej sinizny w ramach pamięci zamordowanych wystawiła mural w miejscowości Łódź i doszły mnie niepokojące wieści. Państwa też, może pani Kasia sama powie w tej chwili, o co tam dokładnie chodzi? To znaczy, powiem tak, mural powstał 2 lata temu, w 2020 roku, a nie jak to zarzucała nam gazeta wybiórcza, że powstał w tym roku i tylko i wyłącznie dlatego, aby pokazać naszą niechęć w stosunku do Ukraińców. Co to jest? Czy on chce tutaj detonować coś? Damian! To jest wariat? Damian! Jakiś nienormalny. Policja, odsuńcie się od tego! Nie policja! Nie wypał leży. Gość nie wypał. To jest nie wypał. Tak jest. Niech pan odejdzie od tego. Co to jest? Proszę się odsuwać, proszę się odsuwać. Tucjani, bo wysłaliście tutaj! Puśćcie go na ten wybał! Dajcie powietrze w praje! Odsuńcie się! Odsuńcie się od tego! Halo! Odsuńcie się! Policja! Zabezpieczcie to! Policja, chodźcie! Zabezpieczcie! No co się to, zabezpieczcie ludzi! Co on ma w ręku? Ale pani co pan? Kim pan jest? Odsuńcie się stamtąd! Kim ty jesteś? Kim jesteś? Powiedz, kim jesteś? Gość niósł. Nie wypał. Przyjdzie i zabije. Nie wiadomo, czy nie wypał. Daj ten krzyż. Prowokacja.
Dawaj ten krzyż. Nie wiadomo, co jest w ogóle w tym plecaku. Nie, on ma krzyż w ręku. Siedział i się modlił, tutaj nie ma, ale go mijałem, kurde, żeby go zabrać. Ale dlaczego policja nie sprawdza też plecaka? Zaraz, spokój, policja wie, co ma go. No gdybyśmy my nie powiedzieli, to byście nie zauważyli tego. Bardzo nie się cieszę, że policja, jesteście czujni. Kim jesteś? Nie mogą tego zabrać. Róbcie mu zdjęcia! Niebiesko, niebiesko-żółte coś przy plecaku. Unika szybko! O tym mamy, zabezpieczajcie ten materiał, zgrywajcie to, zabezpieczajcie. Z tamtej strony! Nie mamy zamachowca. Patrz jaki jaja. Patrz jaki jaja. No. Cholerny prowokator. No i są jaja. Tyle to się przerwa. Ktoś przyniósł, nie wiem, to w ogóle jest. Zabezpieczone wszystko jest przez policję taśmami. Uosobniajcie to, udostępniajcie. Zgrywajcie ten materiał. Zgrajcie ten materiał. Udostępnione. Policja otaśmowuje teren na bezpieczną odległość, zabezpieczyła. Proszę pani. Nie, ja tam nie wchodzę, ja tam nie wchodzę. Ale wie pan co, gdybym nie podjęła alarmu, to byście też nie wiedzieli, tak więc... No dobrze, no ja nie wchodzę za taśmę, proszę pana. Więc proszę mnie już nie dostosowuje. Trzeba by było to usunąć też, to jakoś bezpiecznie. Ciekawe co teraz. Sam moment, jak podszedł, jak go położył. Halo? Słuchaj, proszę cię bardzo, ja teraz na Rebel 24 TV zakończę transmisję. Bardzo cię proszę, żebyś zgrała ten materiał, żeby on nie był usunięty, dobrze? Mogę na ciebie liczyć. Rebel 24 TV, ja się rozłączam, żebyś mogła go pobrać. I no, bardzo cię proszę, bo to jest ważne, bardzo ważne. Potem ci powiem dlaczego, no. Rebel 24 TV to jest ta zapasowa strona. Bo jakiś banderowski ścierdol odrzucił. Powiększamy strefę. Powiększamy strefę. Jak się nie rozumieją ludzie, no to tak trzeba zrobić. Tak, strefę. Daś mu, wychodzimy dalej. A wiadomo, powiększamy, czyje ma korzenie. Weź też. Powiększamy. Czyje mają korzenie. Proszę, proszę, powiększamy strefę. Powiększamy strefę.